Cześć, witam. Dzisiaj mam takie refleksje. Jechałem tutaj z kolegą i razem odmawialiśmy różaniec. Myślałem, że będziemy odmawiać tak, jak ja go odmawiam, czyli po prostu jedna dziesiątka. I to wszystko. Okazało się, że odmawialiśmy tych dziesiątek razy trzy. Czyli tajemnice radosne, bolesne i chwalebne. Wierzcie mi, ja dopiero pierwszy raz zobaczyłem, że to tak się powinno odmawiać. Czyli jak normalny różaniec zajmuje mi 20 minut, to razy 3 zajęło mi to godzinę. I zapytałem się go, ile razy odmawia ten różaniec. On mówi codziennie. Ja mówię, od jakiego czasu? Mówi, od 22 lat. I to są właśnie te takie rzeczy, których nie dostrzegamy u innych ludzi. Nie? Nie zdajemy sobie sprawy, ile oni robią, żeby się dobrze czuć. Ja wam powiem, jak jestem w domu, to godzinę czasu mi zajmuje, minimum godzinę czasu robienie sugestii. Nieraz półtorej do dwóch godzin. Jeśli nieraz rozmowy są po pół godziny, te telefoniczne, czyli same dwie rozmowy to już nieraz są dwie godziny. Modlitwa, medytacja, czytania, no i wysyłanie, ponieważ prowadzę tam różne grupy w internecie, to wysyłanie postów. I to są takie rzeczy, wiecie, których nieraz nie dostrzegamy w ogóle, nie? Daje nam się, że tylko po prostu żyjemy. Teraz też dzisiaj grałem na Krupówkę. Gdzieś do jakiejś trzeciej, czwartej miało padać, przyjechałem tutaj. I teraz znowu budzę się do życia i zaczynam od takich refleksji. Najlepszego wieczoru. Pozdrawiam spod samego Giemonta. Tu są ścieżki, tam gdzieś dwa koniki się pasą. Może będzie je widać. O! I tak cały dzień jedzą. Jak dobrze wyglądają. Może dlatego dobrze wyglądają, bo jedzą trawę. Subskrybujcie mój kanał i do zobaczyska w realu.